Dzień dobry, Bartosz Stawicki, dom maklerski TMS Brokers. Jak wiele dzieli brytyjską gospodarkę od potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego? To kluczowe pytanie, na które odpowiedź udzieli dzisiejszy raport inflacyjny Banku Anglii. Jest ono kluczowe, dlatego że zdeterminuje, kiedy Bank Anglii po raz pierwszy podniesie stopy procentowe. Uważamy, że nastąpi to w przeciągu kilku najbliższych miesięcy, co faworyzuje funta sterlinga względem dolara w mniejszym stopniu, a w większym stopniu przede wszystkim względem wspólnoty. Waluty. W przypadku funta sterlinga i dolara amerykańskiego należy spodziewać się dosyć stabilnych notowań, co naszym zdaniem będzie wynikać z faktu, że obie gospodarki zmierzają do normalizacji kształtu polityki pieniężnej. Natomiast kontrast pomiędzy łagodzącym swoje stanowisko Europejskim Bankiem Centralnym i zacieśniającym politykę Bankiem Anglii będzie stawiać kurs euro funta pod silną presją. Dziś również historyczny dzień na polskim rynku, bowiem po raz pierwszy w historii polska gospodarka odnotuje deflację. W lipcu będzie tak ze względu przede wszystkim na efekty bazy. Przypomnijmy, że przed rokiem zaczęła oddziaływać na procesy cenowe tak zwana ustawa śmieciowa. Wydaje się jednak, że deflacja będzie bardzo krótka i płytka. Wspiera ten pogląd chociażby ostatnia seria publikacji wskaźników cenowych w gospodarkach innych państw naszego regionu, zarówno w Czechach, jak i na Węgrzech, ceny konsumenckie dosyć wyraźnie odbiły. Zresztą należy pamiętać o tym, że już w czerwcu inflacja spadła zdecydowanie mniej niż spodziewał się tego rynek. Warto również śledzić w kolejnych dniach PKB z polskiej gospodarki. Uważamy, że wysokie tempo wzrostu gospodarczego będzie antidotum na geopolityczne napięcia, które w ostatnim czasie postawiły złotego pod presją. Szybkie tempo wzrostu gospodarczego, płytka deflacja i brak obniżki stóp procentowych wynikający z dwóch poprzednich czynników faworyzują naszym zdaniem złotego w stosunku do pozostałych walut regionu, ze szczególnym uwzględnieniem węgierskiego forinta. Spodziewamy się wzrostu w kursu PLN HUF w najbliższych miesiącach. Warto również odnotować przebieg wydarzeń na rynkach surowcowych. Wczoraj amerykański Departament Rolnictwa opublikował bardzo ważny raport zawierający prognozy globalnej produkcji i popytu na najważniejsze płody rolne. W rezultacie dosyć mocno odbijały ceny kukurydzy. Zostało potwierdzone w raporcie, że zostanie osiągnięty historyczny rekord, jeżeli chodzi o produkcję tego zboża, a uprawy w najważniejszych rejonach świata znajdują się w wyśmienitej kondycji. Zwiększono również jednak jednocześnie prognozy zapotrzebowania na kukurydzę i w rezultacie ceny dosyć szybko powróciły do poziomów sprzed otwarcia. Sytuacja techniczna przybrała zatem formę formacji, które zwiastują odwracanie się trendu spadkowego i w rezultacie spodziewamy się wyższych cen kukurydzy w najbliższych tygodniach. Tyczy się to szczególnie kontraktu zapadającego w grudniu. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.